Krzysztof Stawiarski, dzień dobry, zapraszam na pierwszy w tym tygodniu program Studio Otwarte, a moim i Państwa gościem jest Karol Szewczyk, wiceprezes KRZO spraw piłki ręcznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozgrywki pierwszej ligi rozpoczną się lada moment. Jakie emocje Panu towarzyszą na kilka dni przed startem sezonu? Jest stres, czy może raczej ekscytacja? Z pewnością pewna ekscytacja jest, bo wszyscy czekamy po tej przerwie spowodowanej właśnie tą wakacyjną przerwą. Wszyscy czekają na to, żeby już zacząć grać. Drużyna też się jak zwykle jest w okresie przygotowawczym, więc są też ciężkie treningi i wtedy też wiem, że chłopaki też już tylko wyglądają, żeby rozpocząć rozgrywki i już wejść w ten system jakby startowy. Ale kiedy zawodnicy mają przerwę, to w gabinetach praca wre. Udało się parę transferów przeprowadzić. Szeregi KRZO zasilili Bartłomiej Mazur, skrzydłowy, Filip Piwowarczyk, rozgrywający i bramkarz Mateusz Węgliński. Dlaczego oni? Czym Was przekonali? Było też kilka właśnie, odeszło kilku chłopaków, więc musieliśmy uzupełnić jakby te braki. Dlatego szukaliśmy właśnie lewego rozegrania, ponieważ nie odszedł Hubert Skuciński. Dlatego też Bartek Mazur przyszedł na jego miejsce, można tak powiedzieć. Myślę, że to będzie, powinno być dla nas spore wzmocnienie, bo to jest chłopak, który przez 5 sezonów grał w Białej Podlaskiej, w Lidze Centralnej, więc te doświadczenia z wyższej ligi myślę, że powinny mu pomóc tutaj się dobrze zaprezentować i drużynie pomagać. Odszedł Grzesiek Sobut, lewe rozegranie, Bartek Konwicki również, więc dwóch lewych rozgrywających, dlatego też szukaliśmy na tą pozycję zawodnika. No i udało się pozyskać Filipa Piwowarczyka, chłopaka, który naprawdę ma świetne warunki fizyczne, bo to jest 2,4 wzrostu. Natomiast jest to chłopak, który przychodzi nas z Wybickiego Kielce, z drugiej ligi, który na pewno będzie musiał jeszcze tutaj trenować i tej pierwszej ligi się nauczyć, więc liczymy na niego. Oczywiście on musi się zaklimatyzować i liczymy przede wszystkim na jego chęci, jego rozwój, bo ma spory potencjał. Może jeszcze właśnie musi to poprzeć pracą i tym, żeby te umiejętności swoje przede wszystkim rozwijać. A wierzymy w to, że ma naprawdę spory potencjał. Mateusz Węgliński będzie miał się od kogo uczyć, bo zarówno Kasper Kijewski, jak i Michał Piątkowski, no to na pierwszą ligę to są bramkarze klasowi. Tak. To są uznani bramkarze. Myślę, że jak na pierwszą ligę mają już swoją chłopaki renomę, bo już grają wiele sezonów w pierwszej lidze. Praktycznie nie zawodzili. Natomiast pojawiła się sytuacja i możliwość pozyskania właśnie Mateusza. I skorzystaliśmy z tej jakby opcji. Mateusz to też jest bardzo ciekawy i dobry zawodnik, wychowanek SMS-u Płock. Znaczy najpierw Wisły Sandomierz, ale właśnie w SMS-ie Płock również się szkolił, więc przeszedł to centralne szkolenie. Widać to, że potrafi bronić. No i liczymy na niego również, tak? No, czasami tych trzech bramkarzy, bo odpukać, jeżeli się jakaś kontuzja trafiła, no to niestety z jednym bramkarzem ciężko jest, więc tych trzech w tej kadrze jest zawsze bezpieczniej mieć, a wychodzi na to, że są naprawdę na dobrym poziomie wszyscy trzej, więc mam nadzieję, że nie będziemy się o bramkę martwić w tym sezonie. A najważniejsze z perspektywy kibiców i zarządu klubu też pewnie jest to, że udało się zatrzymać trzon drużyny. Czy negocjacje były łatwe? Negocjacje zawsze są trudne. Powiedzmy, że tak, ten trzon został utrzymany, znaczy poniekąd też ze względu na to, że część zawodników miała ważne umowy jeszcze na ten sezon, więc z częścią trzeba było rzeczywiście nowe umowy podpisać, negocjować, natomiast część była już na ważnych umowach, więc ten trzon zostaje. To jest trzon, ale to jest bardzo młody trzon, można powiedzieć, bo jest oparty też na wielu wychowankach właśnie SMS-u Kielce, takich jak Łukasz Majchrzak, tak, czy pozyskani w ciągu zeszłego sezonu z Przemyśla właśnie Sebastian Świt czy Kuba Makuła. Oczywiście jest również Krystian Jurasik, tak, na którego też liczymy, na jego rozwój, więc mamy tych chłopaków w granicach 21-20 lat w tej drużynie i oni
mimo młodego wieku już mają parę sezonów w pierwszej lidze za sobą, więc liczymy, że będą nadal się rozwijać, a są cały czas młodzi. Więc to jest taka, budujemy taki skład, myślę, na kolejne lata po prostu, jak oni się będą rozwijać, no i wtedy zobaczymy, na co nas będzie stać i jakie cele postawimy przed drużyną w kolejnych sezonach. Inwestycją w przyszłość jest też danie szansy, dołączenie do pierwszej drużyny kilku zawodników z Akademii z roczników 2007-2008. To dla tych chłopaków, ale także ich kolegów z ich roczników, to jest duże wyróżnienie i też taki kop motywacyjny, że warto trenować, warto pracować jeszcze ciężej na treningach. No na taki efekt z pewnością liczymy, tak? Bo mamy naprawdę utalentowaną tą drużynę w tych rocznikach 2007-2008. Chłopcy z 2008 roku zdobyli nie tak dawno piąte miejsce w Polsce w kategorii młodzika, więc jest tam naprawdę duży potencjał. Cieszymy się, że oni prawidłowo się rozwijają i mamy już możliwość dokoptowania ich do tego składu pierwszoligowego. No, mają za sobą pierwsze gry sparingowe. Widzimy, że oczywiście muszą trochę pewności siebie nabrać, ale widać, że umiejętnościami nie odstają od tych przynajmniej naszych sparing partnerów. Bardzo się z tego tytułu cieszymy, że możemy aż taką liczną grupę, bo to nie jest jeden czy dwóch zawodników, ale to będzie ich czterech, pięciu, a może i sześciu, którzy będą na stałe trenować z pierwszym składem, no i będą do dyspozycji trenerów, tak? Oczywiście tam dla nich też priorytetem są rozgrywki młodzieżowe, ale zbieranie doświadczeń jest naprawdę w seniorach, czyli zderzenie się z tymi naprawdę zawodnikami mocniejszymi, bardziej doświadczonymi, no będzie tylko na plus dla nich i dla całego klubu. Tu warto wspomnieć o Akademii KSZO. Nabór tegoroczny jakim zainteresowaniem się cieszył? Nabór cały czas jakby trwa. Jest coraz lepiej, mogę powiedzieć. Mamy pierwsze efekty zorganizowanego przez nas eventu pod tytułem Handball Day w okolicach Dnia Dziecka, kiedy zaprosiliśmy też szkoły tutaj z okolicznych miejscowości, z Kunowa, z Sarnówka. Kilkoro tych chłopaków podjęło treningi w drużynie, więc jest to taki wymierny efekt tych działań. Także zapraszamy cały czas młodych chłopców do kontaktu z klubem i możliwość podjęcia treningu piłki ręcznej. Myślę, że na pewno nie będą żałować. Idzie to właśnie coraz fajniej. Fajne są też i wyniki. Właśnie tak na gorąco wczoraj chłopcy pojechali właśnie z juniora młodszego na turniej do Agricola Cup do Warszawy i ten turniej wygrali, więc to też pokazuje, że jest coraz lepiej i jesteśmy na dobrej drodze. Klub budowany na wychowankach, który na wychowanków stawia, to też może przełożyć się na dobre wyniki w przyszłości, ale też na frekwencję na trybunach. Pytanie, czy na przykład w tym sezonie tak będzie? No z pewnością na to liczymy. Oczywiście wiadomo, że jeżeli grają nasi zawodnicy młodzi, no to z pewnością ich rodziny będą chętnie przychodzić ich oglądać i znajomi, więc... Ale też i tym, powiedzmy, innym kibicom ostrowieckim zawsze miło się tych swoich chłopaków ogląda, którzy wiedzą, że są z Ostrowca i na tym to powinno polegać. Myślę, że na tym poziomie rozgrywkowym oczywiście nie da się grać samymi wychowankami, bo powiedzmy trzeba mieć troszeczkę tego doświadczenia i czasami umiejętności, jakieś transfery muszą być też z zewnątrz, ale można powiedzieć, że praktycznie bazujemy na okolicy, tak? Bo to są w promieniu tam powiedzmy 60 km, to są wszystko zawodnicy, bo to są albo Kielce, ewentualnie no teraz Mateusz Sandomierz, wcześniej troszkę dalej Mielec, tak, ewentualnie Puławy, ale no to jest gdzieś są wszystko zawodnicy tutaj z okolic Ostrowca, z województwa świętokrzyskiego. A czy w trakcie sezonu klub będzie prowadził jakieś akcje promocyjne, zachęcające kibiców do przychodzenia do hali? Myślę, że tak. No zawsze próbujemy jeszcze dokładnych tych działań, oprócz takich standardowych, jak prawda plakaty czy też inne informacje o rozgrywkach, jakie zazwyczaj udostępniamy. No będziemy myśleć, jak tutaj, prawda, tą frekwencję jak najbardziej poprawić, jak zainteresować kibiców drużyną.
Myślę, że takie właśnie przede wszystkim gra wychowanków na pewno tu pomaga jakby w tych zainteresowaniach, zainteresowaniu kibiców. No, nie ma co ukrywać, że wyniki też zawsze są magnesem. Natomiast no, zobaczymy, jak to w tym sezonie będzie, ale myślę, że prawdziwi kibice zawsze są i na dobre, i na złe z drużyną i będą przychodzić i z chęcią oglądać, jakie postępy robią nasi wychowankowie. A pierwszy mecz już niebawem. Krzoza gra z SRS Przemyśl. I tak, oficjalna strona Związku Piłki Ręcznej w Polsce jeszcze wczoraj, czyli w niedzielę, pokazywała, że póki co zespół ten zgłosił do rozgrywek tylko 9 zawodników. Trochę mało. I czy pan ma jakieś informacje, co dzieje się w klubie z Przemyśla? To znaczy, słyszeliśmy o odejściach. Kilku chłopaków doświadczonych przeszło na przykład do Orła Przeworsk, tak, gdzie ten Przeworsk jest naprawdę już ma bardzo mocną ekipę. No, wygląda na to, że Przemyśl ma swoje problemy, kłopoty i kadrowe i pewnie również inne. Natomiast z tego, co widziałem, też wróciło kilku doświadczonych zawodników. Między innymi wrócił trener Kroczek, który no, przed kilkoma sezonami był trenerem i wtedy ta drużyna naprawdę dobrze wyglądała, więc wydaje mi się, że on jest w stanie jakoś poukładać tą drużynę. I mimo tych, znaczy pewnie jeszcze kilku zawodników dokoptują tutaj, być może jakichś juniorów jeszcze nie zgłosili, czy utalentowanych, czy jakichś innych zawodników, więc pewnie ten skład będą mieli troszkę większy. I no, na pewno bym ich tutaj nie skreślał, bo znam trenera i tych zawodników, którzy tam są doświadczonych, na pewno tanio skóry nie sprzedadzą. Natomiast no, tutaj muszę powiedzieć, że nam się ta inauguracja przesunęła o tydzień, bo właśnie na wniosek klubu z Przemyśla ta pierwsza kolejka, ten mecz między nami rozegrany zostanie 21 września. To z jednej strony to zawodników ucieszyło, że jednak ta inauguracja jest przesunięta, czy wręcz przeciwnie? No, trzeba by ich było zapytać, to znaczy my z perspektywy jakby wiemy, że troszkę było takich drobnych też urazów u niektórych chłopaków i takich jak Bartek Ogutowicz czy Sebastian Świl, gdzie mieli tam problemy gdzieś ze pęknięcia palców w stopie, więc myślę, że ten dodatkowy tydzień pozwoli na to, że się lepiej doleczą, tak? Więc to troszeczkę też na naszą może korzyść. Ale jest jak jest. Gramy, musieliśmy też, zazwyczaj mamy taką zasadę, że jak nam to nie przeszkadza, zgadzamy się przeciwnikowi na takie prośby, więc będziemy walczyć równo na boisku, zobaczymy jaki będzie wynik. I kończąc tę rozmowę zapytamy, jakie są cele Krzona, ten zbliżający się sezon? Celem jest przede wszystkim ogrywanie tych młodych chłopaków, tak? Czyli tego trzonu, który, tak jak powiedzieliśmy, jest już w drużynie, gra od tam roku, dwóch, to są cały czas są to bardzo młodzi chłopcy. I plus dawanie szansy tym zawodnikom, naszym wychowankom, którzy mają po te 16-17 lat. Natomiast i co nam to przyniesie, jakie wyniki? No zobaczymy. Liczę na to, że będą te zwycięstwa, bo takie zwycięstwa też budują atmosferę i w drużynie, i wokół klubu, więc na to liczymy. Natomiast no, spore są, jest to odmłodzenie jest dość spore i tak naprawdę ciężko powiedzieć, jaki to będzie efekt. Ale myślę, że tą wartością jest przede wszystkim ogrywanie tych młodych zawodników, bo nawet jeżeli te wyniki nie będą imponujące w tym sezonie, no to jest po prostu zbieramy doświadczenia na kolejne lata i myślę, że te wyniki przyjdą z czasem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A Państwa zachęcam do kibicowania ostrowieckim wojownikom z perspektywy Trybun.